Czy zadałem to pytanie wcześniej na poważnie Wojtkowi, teraz chciałem zadać wam, będzie to pytanie czysto biznesowe. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ja takie wrażenie mam, że w pewien sposób, to nie jest zarzut w żaden sposób, ale w pewien sposób zniszczyliście sporty walki w Polsce. Po prostu sprawiliście, że ludzie przerzucili się na freak fighty. I ci ludzie, którzy gdzieś nie mają talentu do występowania przed kamerą, a całe życie spędzili na treningach, okazuje się, że ci nikogo nie interesują. I gale bokserskie w Polsce nie są specjalnie popularne, gale kickboxerskie nie są w ogóle popularne. Wasze eventy są rozsprzedawane w moment. Czy nie wydaje wam się, że to samo może się stać poniekąd z piłką nożną? Ja mogę powiedzieć jedynie tyle, że uważam, że zniszczenie to za duże słowo. Uważam, że nastąpiła restrukturyzacja branży. No słuchaj, Krzysiu, wiesz, to jest taki biznes, gdzie my kreatywnie podeszliśmy do tematu, zarabiamy na tym dobre pieniądze. Wydaje mi się, że gdyby każdy, kto mógłby mieć szansę wtedy, kiedy my wyszliśmy z tym zrobić to, no to wielu ludzi myślę, że podjęłoby się tego, nie? To nie jest nasza wina. Powiedziałem, to nie jest zarzut, wręcz to jest bardziej zarzut do ludzi, którzy zarządzali sportami walki w Polsce przez lata i nie potrafili ich uatrakcyjnić w żaden sposób. No to można powiedzieć, że włodarze gal sportowych mogliby troszkę bardziej kreatywnie podejść do tematu, na pewno by mogli podwyższyć sprzedaż, gdyby się starali, a ja nawet, już nawet nie mówię o tych zachowaniach jakichś na konferencji i tak dalej, czyli tym przysłowiowym podkręcaniu dymów, ale tu federacje sportowe rzadko nawet mają jakieś konfy. Że widz nie może się nawet za bardzo utożsamiać z zawodnikiem, nie może go poznawać, bo ten zawodnik, sportowiec, on nie ma nawet jakiegoś takiego miejsca, gdzie mógłby się pokazać. Jedynie na swoim Instagramie tak naprawdę. Bo oprócz Borysa Mańkowskiego, no to tak szczerze, no to nie wiem, jaki zawodnik MMA ma jeszcze kanał na YouTubie chociażby, nie? Wiem, no tutaj też, Krzysztofie, no ma to też drugą stronę właśnie, tak jak mówiłem na początku. Wiele młodych osób się zajawiło MMA. Naprawdę sale są bardzo mocno przepełnione. Trenerzy nam to niejednokrotnie mówili, że młodzi zaczęli teraz ćwiczyć, że każdy chce być albo youtuberem, albo fighterem. Teraz wiele osób chciało być też piłkarzami młodych osób. No i myślę, że to nastąpiła właśnie taka restrukturyzacja, taka troszkę ewolucja. No i MMA przeżyło takie swoje kolejne boom teraz.